myślę, że to jest ogromny sukces. To jest w tej chwili jedno z najważniejszych mediów nierosyjskich i niepaństwowych na Białorusi, jeśli nie najważniejsze. Ja chciałabym zapytać Państwa o stosunki z Litwą. Czy doszło do przełomu? One były fatalne ostatnio. Mieliśmy kilka gestów, jednak premier Morawiecki był w Wilnie, potem był ten przelot samolotem z premierem Litwy. Czy to jest ocieplenie stosunków jakieś trwałe, czy pierwsza jaskółka, czy nadal jest impas i to jest tylko gra gestów? Jednak najpierw o tych starych bazach, bo to pytanie zawisło dwukrotnie, skierowane także do mnie. Myślę, że to jest sprawa strategiczna dla nas. Bazy rotacyjne de facto, takie permanentne bazy rotacyjne, one są. Natomiast chodzi tutaj o coś ważniejszego, o pewną infrastrukturę, która towarzyszy bazom stałym. Nie ma co ukrywać, że tutaj nie jest to mecz na zasadzie takim, że nie wiem, Polska kontra Rosja, to jest także mecz wewnątrz NATO, bo Niemcy nie chcą tracić miliardów dolarów, które otrzymują od Amerykanów właśnie z tytułu Niemcy płacą Amerykanom, tylko Amerykanie płacą Niemcom, co podkreślam, z tytułu funkcjonowania tych baz od przecież... Czyli nie jest pan entuzjastą tego pomysłu płacenia... Znaczy, ja uważam, że możemy dyskutować o różnych rzeczach, natomiast no, generalnie to Amerykanie płacą za funkcjonowanie baz w różnych krajach na świecie, a nie odwrotnie. Natomiast oczywiście dla nas pozyskanie takich baz miałoby także walor ekonomiczny, bo Amerykanie też płacili. Czy jednorazowo tutaj można coś wpłacić, no to jest kwestia dyskusji specjalistów. Ja, szczerze mówiąc, ta kwota 2 miliardy wydaje się być absurdalna i z kosmosu. Natomiast no, generalnie jest to bardzo ważne, ale na przykład skądinąd wiem, to może to ujawnię, że kraje bałtyckie były też takie bardzo zazdrosne o to, że Polska z taką koncepcją wychodzi i uwaga, prostuje. To nie jest tak, że polskie władze puściły przyciek do mediów. To jest tak, że kanałami dyplomatycznymi o tym mówiliśmy z Amerykanami nie tylko od wielu miesięcy. Więc mówimy o czymś pewnym, bardzo konkretnym, zakorzenionym w rzeczywistości planie politycznym. Do Litwy przejdźmy, jeśli można, bo rzeczywiście skaczamy trochę. Agnieszka Romaszewska. Znaczy, znowu jest to, nie jest to pole mojego głównego, że tak powiem, zainteresowania i zajmowania się tym. Natomiast no, z przyczyn oczywistych, ze względu na region, to jakoś tam się tym też interesuje. Myślę, że no, może o przełomach mówić, to w ogóle to musiałoby się coś nadzwyczajnego wydarzyć, żeby się, a moim zdaniem się nie nadzwyczajnego, to się nic nie wydarzyło. Ja myślę, że mamy do czynienia już od pewnego czasu z pewnym, że tak powiem, odwilżą w tych stosunkach, bo to pamiętam jeszcze z czasów Sikorskiego, jaka tam była straszna, to się zrobiła taka jakaś ambicjonalna historia z tymi Litwinami, no nie zaprzeczając, że my tam mamy realne problemy związane z mniejszością polską. Choć pytanie, czy one wszystkie są zupełnie nierozwiązywalne, czy tam się pewne rzeczy nie daje rozwiązywać i czy jednak tak nie jest. No zresztą jakieś tam pewne zwycięstwa były odniesione. No i mam nadzieję, że to się będzie dalej posuwać. No tu pytanie, moim zdaniem, ja powiem tak, że moim zdaniem dopóki będzie pani Grybauskaitė, to bardzo poważnej odwilży nie będzie, poważnej zmiany, ale myślę, że jakoś te stosunki się będą rozwijać. No tego dowodem jest chociażby to, że w tej chwili wchodzi na Litwę naziemnie Polska Telewizja i będzie tam stale program dla mniejszości polskiej. To jednak za sam multiplex płacą Litwini. A która to telewizja będzie? To będzie Telewizja Polska po pierwsze. To jest jakiś specjalny program? Znaczy, to będzie tak, że oni wpuszczają na multiplex naziemny kilka programów Telewizji Polskiej. Tam będzie między innymi Polonia, będzie Info, będzie Historia chyba. I jeszcze oprócz tego jakiś kanał muzyczny, to już nie powiem. Specjalne programy. A tam w ramach tego będzie specjalny program robiony dla Polaków na Litwie, po polsku robiony tam, przez Polaków. Pytanie do Agnieszki Romaszewskiej, jako tu publicystki, czy na ostatnią minutę naszego programu, czy pani zdaniem chce już wyjść szerzej poza tą Litwę? Czy to jest tak, że Polska ma konkretną politykę wschodnią, pani zdaniem? Wiem, że pytanie nie jest na minutę odpowiedzi. Nie jest, oczywiście.
Znaczy, jak na moje potrzeby, to ma za mało, o tak bym powiedziała. To znaczy, myślę, że my w tej chwili za mało przywiązujemy do tego wagę. Myślę, że jesteśmy bardzo zajęci polityką wewnętrzną i polityką związaną z Unią Europejską, co tu pan poseł wielokrotnie podkreślał zresztą. No bo to i to jest nasz rzeczywiście poważny ból głowy, ale jednak polityka międzynarodowa to jest, są naczynia połączone i w związku z tym my nie możemy wyrzec się polityki wschodniej, powinniśmy prowadzić bardziej aktywnie. Ostatnie 15 sekund, Ryszard Czarnecki. Polska ma za mało polityki wschodniej. W 15 sekund. Polska tak ma lepszą politykę wschodnią, to znacznie niż poprzednia ekipa. Polepsze relacje z Litwą jest tego spektakularnym dowodem, także jednak wymuszenie na władzach litewskich większej troski o Polaków tam mieszkających. Natomiast no, Polska jest pewnym krajem Unii Europejskiej, z wielkim krajem i powinno mieć politykę wschodnią zgodną z aspiracjami wielkiego kraju. Bardzo dziękujemy. Był to pierwszy program Świat 24 na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszamy Państwa za tydzień o 21.05. Dziś gośćmi byli pani Agnieszka Romaszewska, szefowa telewizji Biełsat, i eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Jankowski i Grzegorz Adamczyk. Dobrego wieczoru. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Bogumił Hussein, dobry wieczór. Po odrzuceniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wcześniej podpisanej deklaracji końcowej szczytu G7 w Kanadzie, komentatorzy spotkania to nazywają fiaskiem i obawiają się o przyszłość sojuszu europejsko-amerykańskiego. W studiu dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Fiasko jest słowem, które najczęściej powtarza się w materiałach agencji prasowej podsumowujących kanadyjski szczyt 7 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii, Włoch oraz Unii Europejskiej. Czy fiasko to słowo adekwatne do tego, co działo się na szczycie G7? Myślę, że raczej należy mówić o kompletnym rozjechaniu się interesów i wizji dotychczasowych sojuszników. No bo G7 to jest de facto spotkanie państw zachodnich, zwłaszcza od momentu, kiedy to jest G7, a nie G8, czyli od momentu, kiedy Rosja została tak wykluczona. I te państwa zachodnie, w tym Japonia, bo z punktu widzenia konstrukcji ładu międzynarodowego Japonia jest głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Azji, no to czwórka europejska plus Unia Europejska plus Kanada, Ameryka, to jest taki układ, który przez jakiś czas odzwierciedlał to, co się na świecie działo. Natomiast dziś pierwsze pytanie, jakie sobie zadajemy, to jest, na ile on jest adekwatny do tego, co w roku 2018 na świecie rzeczywiście się dzieje. No przypomnijmy, w G7 nie ma Chin, nie ma Indii, nie ma Brazylii, a wszystkie te trzy kraje są w pierwszej dziesiątce najsilniejszych gospodarek świata. I to jest jeden problem, który mamy. Ale drugi to jest taki, że ewidentnie za administracji Donalda Trumpa Ameryka gra bilateralnie. Ameryka niedobrze się czuje w układach multilateralnych i demonstruje to w sposób dość nawet taki lekceważący dla partnerów. Być może wynika to z filozofii Donalda Trumpa, która jest z biznesu, a więc która widzi świat w kategoriach relacji pomiędzy firmami, pomiędzy wielkimi korporacjami, gdzie raz możemy zawrzeć sojusz, a innym razem z tą samą inną korporacją toczyć walkę. No ale w polityce międzynarodowej świat poszedł znacznie dalej niż taka wizja. Taki koncert Mozart myśmy przeżywali w XIX wieku. W XX wieku to doprowadziło do dwóch wojen światowych. No i między innymi właśnie Zachód, a zwłaszcza Europa, próbowała ten świat ułożyć inaczej. I teraz jest pytanie, do czego doprowadzi taka postawa? Bo to, że Zachód nam się rozjeżdża i że w ogóle pojęcie Zachód dzisiaj jest ze znakiem zapytania, bo nie wiadomo tak naprawdę, co ono oznacza dzisiaj. I ten podział, o którym myśmy do niedawna mówili, że jest Zachód, the West, jest ta reszta świata, czyli the rest, dzisiaj jakby zanika, ponieważ czy ta formuła się jakby wyczerpała już chyba dzisiaj. No trzeba by zdefiniować, co dzisiaj jest tak naprawdę Zachodem i czy to pojęcie Zachód jeszcze w ogóle istnieje. No bo ewidentnie mamy Stany Zjednoczone dzisiaj, za Donalda Trumpa, które grają jak chcą. Grają w układach bilateralnych z bardzo różnymi graczami. I to, ale grają solo, prawda? I grają solo. I to jeszcze trochę w poprzek idąc, bo mieszają rzeczy gospodarcze z politycznymi, wypowiadają wojny handlowe swoim bardzo bliskim sojusznikom politycznym, jednocześnie dogadują się gospodarczo ze swoimi tak jakby też politycznymi wrogami, więc to wszystko jest takie bardzo... Jest to tak wydaje się dość chaotyczne i sprzeczne ze sobą. Nie buduje to niczego trwałego dla świata. Być
być może w krótkiej perspektywie dla Stanów Zjednoczonych za tym jest pewna logika. Wynika ona z takiego, a nie innego oceniania interesów amerykańskich dzisiaj, czyli na przykład oceny, że globalizacja przyniosła Stanom Zjednoczonym generalnie negatywne elementy, więcej negatywów niż pozytywów, więc należy coś z tym zrobić, więc należy między innymi podwyższyć cła. To zresztą jest tam kość zgody teraz. Nie uwzględnia faktu, że polityka międzynarodowa nie jest to prosty deal w jednym wymiarze, tylko jest to wielowymiarowa sekwencja zdarzeń na wiele ruchów do przodu. Trochę jak takie równolegle toczone partie szachów. I to nie jedno, tylko wiele. Trochę tak jak w turnieju szachowym, że te rzeczy się dzieją naraz. Trzeba patrzeć na wiele pól w tym samym czasie. I myślę, że tej logiki tutaj brakuje. Jest pytanie, do czego to może doprowadzić nas. No właśnie, czy rzeczywiście będzie tak, że będzie 6 plus 1, czyli będzie jedno państwo, czyli Stany Zjednoczone przeciwko szóste pozostałe. I tutaj mówię na przykładzie G7, prawda? A czy też będzie to tak, że te państwa świata będą się tasowały i wchodziły w różne alianse, czasami no, egzotyczne? Myślę, że w tym kierunku właśnie idziemy. Myślę, że możliwe są trzy scenariusze. Pierwszy jest taki, że Ameryka rzeczywiście odpłynie i będzie nie tylko za tej kadencji, ale jeśli Donald Trump wygra, czyli izolacjonizm i protekcjonizm. Przede wszystkim bilateralne relacje, znaczy, że USA nie będą miały żadnych trwałych sojuszy, tylko będą się układały w zależności od tego, jakim będzie w danym momencie wygodnie. To im się będzie bardziej opłacało. Tak jest. Będzie to szło w poprzek do tej pory wypracowanym aliansom. I w tym przypadku pojęcie G7, czyli takie, jakie ono jest ze Stanami Zjednoczonymi, być może przestaje mieć rację bytu. Dzisiaj jest raczej G6 plus 1, czyli te Stany Zjednoczone się ewidentnie układają inaczej. To zresztą widać na tym zdjęciu, które krążyło w internecie, gdzie wszyscy stali, tylko jedyny Donald Trump siedział. No ale pokazuje to też, że to G6, czyli te 6 państw pozostałych zachodnich, one jednak zachowują jedność i spójność przekazu. Więc to jest jeszcze, to jest na razie taka wartość. No drugi scenariusz jest taki, że świat zachodni, ten pozostały zachód, nie było dobrze. Bardzo. To po pierwsze, ale po drugie, może nawet w perspektywie drugiej kadencji ona również jest ograniczona, no bo to są tylko maksymalnie dwie kadencje i potem przyjdzie ktoś inny, więc niejako będzie się pewne procesy zamrażać, spowalniać i próbować przeczekiwać, żeby potem odbudować te relacje, jak tylko się zmieni. Tak jest. No a trzecia możliwość jest taka, że będzie to jakaś próba ułożenia się w zupełnie nowy sposób w tym świecie, a więc ten układ multilateralny, gdzie Stany Zjednoczone dobrowolnie nie chcą odgrywać roli takiego stabilizatora ładu na świecie, tak, i nie chcą być liderem Zachodu, one widzą swoją rolę inaczej, a w związku z tym ten świat się będzie dostosowywał do tej zmieniającej się logiki, jednocześnie uwzględniając te niedobory, które do tej pory narosły i je widać, czyli że właśnie w G7 nie ma liderów światowych gospodarek dzisiaj z innych kontynentów, czyli z Azji głównie i z Ameryki Południowej, i że w ramach G20 też ten już układ państw wygląda inaczej, więc gdzieś ta reszta świata, a zwłaszcza dzisiaj Chiny, Indie, ale także Meksyk, Indonezja, czyli te kraje, które odgrywają coraz większą rolę właśnie w G20, Brazylia, Republika Południowej Afryki, one będą, Turcja tak samo, no i oczywiście Rosja, Iran, to są wszystko te kraje, które no, można powiedzieć, że odgrywają ważną rolę w swoich regionach, ale też coraz ważniejszą rolę na kontynencie swoim i na całym świecie, więc będzie próba układania się i to może być próba bardzo bolesna, dlatego że przy takim przetasowaniu się w układzie międzynarodowym z reguły to oznacza napięcia, a napięcia z reguły prowadzą do konfliktów. Gdzieś w którymś miejscu na świecie to może się bardzo mocno zaostrzyć. To jest to ryzyko. Czyli możemy się spodziewać różnych turbulencji, różnych problemów, które się będą pojawiać punktowo w różnych miejscach świata, ale pomówmy jeszcze na koniec o wielkim nieobecnym G7, o Rosji. Na tym spotkaniu, jeszcze przed tym spotkaniem, prezydent Trump powiedział, że chętnie by widział Rosję z powrotem w gronie już nie G7, a G8. Prezydent Francji, także Macron, wspominał o tym, że przydałoby się, żeby Rosję dokooptować znowu do tego grona, ale z kolei premier May mówi, że nie wyobraża sobie Władimira Putina przy wspólnym stole. To samo premier Kanady Trudeau też mówi, że nie wyobraża sobie, żeby Władimir Putin wrócił na salony krajów zachodnich.
Czy Rosja w tym momencie rzeczywiście jest takim krajem, który bardzo dzieli Zachód? Tak, Rosja jest krajem, który coraz bardziej dzieli Zachód i myślę, że to jest z punktu widzenia Rosji bardzo na rękę. A to jest też nowa dzisiaj sytuacja, że Rosja już nie tylko dzieli Unię Europejską i jej członków, co do tej pory miało miejsce, ale udało się temu zapobiec, bo jednak po różnych kontrowersjach i różnego rodzaju zawirowaniach, ale na przykład sankcje wobec Rosji Unia Europejska wprowadziła. Ale już się pojawiają adwokaci Rosji, no właśnie, Austrii i Włochach, bo zdaje się Włochy także będą chciały być za tym, żeby te sankcje to wynika ze zmieniającego się układu w poszczególnych państwach członkowskich w wyniku kolejnych wyborów i zmieniającej się scenie politycznej, bo rzeczywiście wewnątrz Unii Europejskiej, pomimo takiego optymizmu reprezentowanego przez Brukselę i wyrażonego hasłem, że Europe is back, czyli tak jakby najgorsze za nami, te kryzysy już przeszły, teraz tylko będzie lepiej, to jednak opinia publiczna w poszczególnych krajach unijnych jest ciągle dość sceptycznie nastawiona do głębszej integracji, do Brukseli jako takiej i całych tych elit, łącznie utożsamianych z Brukselą i z lokalnymi, krajowymi elitami w poszczególnych krajach. Widać to świetnie dzisiaj we Włoszech. W związku z tym to zagrożenie falą populizmu i tym, że w kolejnych krajach mogą dojść do głosu i przejąć rząd ugrupowania populistyczne w tym sensie, że dużo obiecujące i niekoniecznie mieszczące się właśnie w tym mainstreamie, a więc niekoniecznie mające ochotę podzielać poglądy, które do tej pory były poglądami wspólnymi całej Unii, to rzeczywiście może narastać. Ale to jest jakby jedno pole gry Rosji. To na pewno będzie kontynuowane takie rozmiękczanie Europy od środka i szukanie wszelkich możliwych pól do tego, żeby dezintegrować i żeby nie było wspólnego stanowiska. Natomiast teraz jest kolejne pole niezwykle ciekawe i atrakcyjne. To jest wsadzanie klina, wbijanie klina między Europę, Unię Europejską, a Stany Zjednoczone. Tego pola do tej pory nie było. Teraz ono się pojawia i między innymi G7, a więc teraz chęć tego G8. To jest właśnie idealne dla Rosji znowu pole gry, bo oczywiście Rosja będzie mówić, że bardzo chętnie wróci do stołu, no ale jeśli wróci, no to będzie pogrzebanie tak naprawdę zachodnich wartości polegających na tym, że no jeżeli się łamie prawo międzynarodowe, no to się z takiego kraju do wspólnego stołu nie zaprasza. Nie znaczy to, że nie ma być dialogu z Rosją, tylko niekoniecznie ten dialog musi być prowadzony po partnersku na zasadzie wspólnego decydowania o tym, co na świecie najważniejsze. Czyli ewentualne wyjście Rosji na stronę Europy, ale kosztem pozostawienia Krymu w granicach rosyjskich. No jeżeli się zgodzimy na to, żeby Rosja wróciła do G8, żeby odtworzyć G8, a jednocześnie na sytuacja na Ukrainie i z Krymem się nie zmieniła, no to przyznajemy się tak naprawdę całkowitego fiaska tej polityki, która była prowadzona i tak naprawdę bez skuteczności wszystkich sankcji, a więc całej tej polityki antyrosyjskiej prowadzonej od roku 2014, która przecież była spowodowana ruchami Rosji, a nie Zachodu. Ja myślę, że Zachód bardzo boleje nad tym, że Rosja nie jest partnerem w tym sensie, że nie jest krajem zachodnim w swojej mentalności, że spowodował ruch administracji Putina ten kłopot tak naprawdę dla świata, jakim jest styl, w jakim Rosja zaczęła ponownie bardzo asertywnie, grając w polityce międzynarodowej, rozkrywać swoje interesy. Swoje i wyłącznie swoje interesy i to jest taka polityka mocno imperialna w tym momencie. No, ale właśnie dla administracji Trumpa ta polityka może wyglądać się paradoksalnie zrozumiała, dlatego że stawianie swoich interesów, swojego kraju absolutnie na pierwszym miejscu kosztem wszystkiego, tudzież za wszelką cenę, wydaje się, że mentalności na Trumpa jest dość bliskie. No właśnie, ale zobaczymy, co będzie dalej, czy rzeczywiście Rosja wróci na salony Europy i przynajmniej dojdzie też do spotkania Trump-Putin, o czym się już powszechnie mówi. Będzie spotkanie z Kimem, to będzie także i z Putinem. Spotkanie z Putinem. Dr. Małgorzata Bonikowska, dziękuję pięknie. Dziękuję. A w sieci powiększeń to już wszystko. Bogumił Hoseinow, do usłyszenia. Powtórka programu. Radio 24 w poniedziałek, mamy 11 dzień czerwca i zbliża się godzina 6. A to oznacza, że... Jeszcze właśnie teraz punktualnie o 6 Joanna Skrzypiec przedstawi informację dnia. Polska rodziną silna, ulicami polskich miast przeszedł wczoraj marsz dla życia i rodziny. Rusza kampania promocyjna programu Dobry Start dla ucznia. Kim Jong-un i Donald Trump już są w Singapurze. Za chwilę więcej szczegółów dla Państwa. W ponad 60 miejscowościach odbył się wczoraj Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz przebiegał pod hasłem Polska rodziną silna. Była to publiczna manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Taki duży, taki mały może marszu iść.
Tysiące osób wzięło udział w Marszu dla Życia i Rodziny. Jego uczestnicy apelowali m.in. o pełną ochronę życia i jak najszybsze uchwalenie projektu Zatrzymaj Aborcję. Życie jest święte i należy tutaj być, nawet niepełnosprawni. Ja jestem przeciwko aborcji. Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł m.in. na Pomorzu, w Katowicach, Kielcach czy w Zielonej Górze. Poznaniakom nie był straszny deszcz. Oprócz balonów i transparentów pojawiły się parasole. Uczestnicy marszu w Lublinie podkreślali ważną rolę wielodzietnych rodzin. Ja sobie osobiście nie wyobrażam życia bez rodziny. Z kolei w stolicy warszawiańcy nieśli kilkudziesięciometrową biało-czerwoną flagę. To nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy marsz dla życia i rodziny odbył się w 2006 roku w Warszawie. Od tamtego czasu zawitał do ponad 150 miejscowości. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki weźmie dziś udział w odprawie z wojewodami. Spotkanie w Warszawie będzie poświęcone programowi rozwoju dróg lokalnych. Początek zaplanowano na godzinę 11.30. W czasie spotkań z mieszkańcami Polski w ramach cyklu Polska jest jedna, premier wielokrotnie podkreślał znaczenie rozwoju dróg lokalnych. Wsparcie budowy i napraw lokalnej infrastruktury drogowej wpisuje się w realizowaną przez rząd strategię zrównoważonego rozwoju Polski. Według zapowiedzi premiera Morawieckiego jesienią zostanie utworzony Fundusz Naprawy i Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych. Będzie dysponował budżetem w wysokości co najmniej 5 miliardów złotych. Także dziś rusza kampania informacyjno-promocyjna rządowego programu Dobry Start dla Ucznia. Program przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu i aby je otrzymać, trzeba będzie złożyć wniosek. Jak to zrobić i od kiedy wnioski będą przyjmowane? Wyjaśnią dziś o godzinie 11 na konferencji prasowej minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rapalska, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera i mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska. Denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego i zapewnienie trwałego pokoju to główne tematy rozmów, które już jutro w czasie historycznego spotkania w Singapurze poruszą przywódcy Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Kim Jong-un i Donald Trump są już na miejscu. Wydarzenie obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Przed przyjazdem do Singapuru prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że od Korei Północnej oczekuje deklaracji konkretnych działań dotyczących całkowitego odejścia od programu jądrowego. Pełną denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego zapowiedzieli bowiem podczas kwietniowego szczytu w Panmunjom przywódcy obydwu państw koreańskich. Pod koniec maja Korea Północna zlikwidowała zaś poligon, na którym przeprowadzano próby jądrowe. Pjongjang, wbrew zapowiedziom, nie zaprosił jednak ekspertów rozbrojeniowych, którzy mogliby dokonać wiarygodnej oceny stanu instalacji. W Singapurze Donald Trump oczekuje na deklarację konkretnych działań, które mają zagwarantować nieodwracalne odejście od programu jądrowego. Oczekuje się, że Kim Jong-un podczas rozmów przedstawi też warunki strony północno-koreańskiej. Jednym z nich miałoby być zniesienie sankcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. Małgorzata Markiewicz, Tadeusz Olchowski i Iwona Kmiecik to laureaci konkursu Stowarzyszenia Autorów ZAIX i Polskiego Radia Piosenka na 100. Jego rozstrzygnięcie zostało ogłoszone w czasie 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Marek Kościkiewicz, założyciel i lider zespołu Demono, członek kapituły konkursu Piosenka na 100, mówił, że jury wybrało najlepsze utwory pod względem artystycznym. Otrzymaliśmy 1200 zgłoszeń. Kapituła w składzie Bogdan Olewicz, ja, Piotr Nagłowski, Piotr Mec i Paweł Sztąpkę obradowała przez parę tygodni, wybierając najpierw dziesiątkę najlepszych utworów, potem ta dziesiątka trafiła do Polskiego Radia i słuchacze Polskiego Radia wybrali 5 i z tych 5 w tajnym głosowaniu wyłoniliśmy laureatów. Konkurs Piosenka na 100, przypomnę Państwu, zorganizowano z okazji 100-lecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIX. 5,5 minuty po godzinie 6 i parasole o poranku przydadzą się mieszkańcom takiego szerokiego pasa Polski od Gdańska przez Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Warszawę po Kielce i Kraków. W Warszawie już jak jechałem do pracy, to padało paręnaście minut temu.
nie wszędzie wprawdzie, ale jednak. Ten front burzowo-deszczowy przechodzi właśnie przez Polskę. Na słońce o poranku mogą liczyć tylko i wyłącznie mieszkańcy Koszalina, tak z zachmurek trochę, i w Katowicach też trochę tego słońca. I tam już chłodniej, 17 stopni. We wschodniej części kraju temperatura porównywalna. W Warszawie w tej chwili 20, w Rzeszowie też 20, w Lublinie 16, ale to jest taka parna temperatura, jest duszno i wszyscy czekamy na ten poważniejszy deszcz, żeby on przyszedł. A on dzisiaj zdecydowanie przyjdzie, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. To teraz o poranku, ale okresami wzrastające w ciągu dnia do dużego, prawie w całym kraju, oprócz krańców zachodnich, przelotne pady deszczu. We wschodniej połowie kraju, w centrum, na południu także trafić się mogą burze. Temperatura maksymalna 20 stopni nad zachodnim wybrzeżem, a tak to do 28-29 miejscami w centrum, na południu i wschodzie, czyli te burze też ulgi w upale przynosić wielkiej nie będą. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północno-zachodni, tylko na krańcach wschodnich Polski, południowo-wschodni, południowy w czasie burz oczywiście będzie wiało silniej, nawet synoptycy mówią do 80-85 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czyli kremik z filtrem odstawiamy, parasol bierzemy. Urlop zdecydowanie się skończył. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Dziś mamy poniedziałek, 11 dzień czerwca, 162 dzień roku. Grzegorz Ątczak, razem będziemy do godziny 9. Słońce w znaku bliźniąt już. Wzeszło 15 minut po godzinie 4. Zajdzie 4 minuty przed 21. Dodajemy, odejmujemy 16 godzin. 41 minut. Tyle trwa dzisiejszy dzień, czyli poniedziałek. Raz jeszcze to przypomnę. Poniedziałek po urlopie. Imieniny wchodzą Felix, Paula, Radomił i Teodozja. Najlepsze życzenia. Sprawdźmy zatem nasze kalendarium historyczne. Kalendarium historyczne. Radia ten czytaj, teleradia twoje.